Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy piękny, słoneczny, islandzki zimowy dzień. Aczkolwiek mamy sztorm i bardzo zimny, lodowaty wiatr. Także wyszłam dzisiaj do miasta z moim nosem, który w nocy po prostu nie dał mi żyć. Spałam na prawie siedząco i chyba oddychałam całą noc buzią, bo jak się obudziłam, to po prostu taka susza, pustynia Sahara była w gębie, że masakra. No, więc pojechałyśmy dzisiaj sobie do sklepu kupić trochę jedzenia. Ostatnich parę dni było zajętych, bieganie, latanie, przewożenie gratów i tak dalej. No, moja mama trochę rzeczy ma w swoich magazynach, więc trochę zajęło mi to z jednego budynku do drugiego przewozić to. Fajna rzecz jest, że mamy takie wózki, na które można nałożyć kartony i wam powiem, polecam wam naprawdę, jak się przeprowadzacie, a jeśli się mieszka na Islandii, to na ogół przeprowadza się dość często, polecam wam kartony z IKEA. Bardzo duże, fajne kartony, po 500 koron bodajże za dwa kartony się kupuje. My mamy te kartony nazbierane, trzymamy sobie je w piwnicy i jak zawsze trzeba coś przewieźć, to po prostu kartony są pod ręką. No już tak w sumie to są nasze te ostatnie przeprowadzki, za każdym razem myśląc, że to już w końcu jest ta ostatnia, no ale jednak nie była ostatnia, była teraz chyba ostatnia. No i te kartony wspaniale po prostu się spisują, są niesamowite, wszystko można do nich włożyć, naprawdę, naprawdę dużo rzeczy do nich wchodzi, są fajnie zamykane, szybko się montują, nie trzeba ich sklejać i tak dalej. A w sklepie, jak to w sklepie, różne ciekawe rzeczy były i pokażę wam trochę z tego, co dzisiaj kupiłam. A zanim wam pokażę, co kupiłam, chciałam wam powiedzieć najlepsze lekarstwo na katar, żeby odetkać sobie nos. Co to jest? No właśnie, jest to rekin, zgniły rekin islandzki. Przyszłam do domu i po prostu zjadłam dwie takie kosteczki tego rekina śmierdzącego i wyobraźcie sobie, tylko czułam, jak mi się wszystko odblokowuje. Także jeżeli możecie to jeść i po prostu potraficie to zjeść, serdecznie wam polecam, naprawdę bardzo pomaga. Rekin ma coś w sobie, tą amonię, ten amoniak, który po prostu wszystko nam tu przeczyści. Przeleciał gołąbek, zagląda jeden, bo dzisiaj jest taki wiatr, wiecie, że w ogóle gołąbki nie przyleciały, tylko jeden taki zawodnik jest, także całkiem fajnie dostał jeść, ale to pewnie wszystko mu spadnie. Biedne, biedne zwierzęta nie mają. Zobaczcie, jak pędzi. Tak, przyszły gołąbeczki, już są dwa. To podejrzewam, że dolecą, ale jak jest taki wiatr, zauważyłam, że one nie przylatują, nie mogą tutaj dolecieć, wylądować po prostu. No, więc tu na moim bałaganiku wam pokażę, ponieważ bałaganik, bo sprzątam cały czas w międzyczasie, ale kupiłam te na przykład siatki w bonusie i mają tą plastikową kulkę i siatka sama przez to robi się cięższa, ileś gramów więcej waży ta siateczka i ja kupując nie zauważyłam, trzeba byłoby te kulki prawdopodobnie po prostu zdjąć i są całkiem fajne siatki, były trzy, tak, są trzy, o proszę bardzo, są trzy kolory. Czerwony, zielony, niebieski, jasnobieski, ale niestety są granatowy, turkusowy i żółty. I to są takie właśnie ekologiczne siatki, a dzisiaj kupiłam inne, takie gęściejsze, bardziej mi się podobały. Dwa razy droższe od tych z bonusa, ale nie mają kulki, jak już widać, więc też mniej plastiku mają. I są naprawdę lekkie, są bardzo fajne. Są w dwóch rozmiarach, tutaj jest mniejszy rozmiar, mniejszy i większy, także ja będę chodzić sobie teraz na zakupy właśnie z tymi siatkami. Do tego jest woreczek na tą siatkę. Można sobie to ładnie schować. Tu już jest malutka, taka fajna kuleczka. Czyli możemy sobie z tego zrobić taką siateczkę, woreczek. I na pewno to zda egzamin. Tak, i no, spadło mi. Kupiłam sobie trzy opakowania takich właśnie tych. Ojej, jak to się nazywa? No, ale takich zielonych, takich coś, co jak sushi jest, to zielone, zapomniałam, jak to się nazywa. Wyleciało mi w tej chwili z głowy. Zobaczcie, jakie mam piękne paznokcie. Po prostu wszystko już zdrapałam i jeszcze obdrapuję. Skrobankę sobie robię, skrobię sobie i mam skrobankę, widzicie? Też Wenus ma skrobankę. Wenus miał skrobankę. Więc tak, tutaj mam na przykład
organiczne, właśnie takie ekologiczne siatki. Nie siatki, tylko woreczki, worki takie właśnie z kukurydzy, które kupiłam sobie do pojemnika na śmieci w łazience. Jest zielony to worek i nie będzie widać, co w tym worku tam się znajduje. A wiadomo, różne rzeczy z łazienki można tam schować. I to są worki biogradowalne, jak to się tam wymawia, które po prostu rozłożą się bardzo szybko po zużyciu. To nie jest plastik, także to jest bardzo, bardzo ważne, żeby w tej chwili nie zaśmiecać. Zwłaszcza, że Islandia na te zaśmiecanie się bardzo mocno nastawia, żeby właśnie być ekologicznym i nie zaśmiecać. To jest moja suszarka, która czeka, żeby umyć, być umytą. Czeka już chyba tylko na zmywarkę, ponieważ już kupiłyśmy zmywarkę, tylko nie mamy jak jej podłączyć. I czeka już tydzień prawie czasu, żeby podłączyć. Może dzisiaj to się uda, ktoś przyjdzie i podłączy. Ale w suszarce zasuszyłam buraki, widzicie? Burak suszony, nasz polski burak, burak, cebulak, ale tu jest burak, piękne buraczki i ja będę sobie z nich robić zakwas. Bardzo Wam polecam, można zasuszyć, to się fajnie odmacza i potem szybko to się właśnie robi. Mówię, szybko to się robi, co się robi? Zakwas buraczany się robi, no więc właśnie, ja czasami też tak gadam. Ale ja już przetestowałam to z suszonych buraków, po prostu ta jedna doba jest na to, żeby ten burak się jakby odmoczył. I Wam powiem, bardzo dobry system, nie wyrzucamy buraków, nic nie pleśnieje, wszystko zużyjemy też ekologicznie. I też wiadomo, w portfelu zostanie nam jakaś większa kaska, której nie wydamy na buraki. Tu bym chciała Wam pokazać kombuczę, którą dostałam od jednej osoby tutaj w Reykjaviku. Także jeśli mnie ogląda, to nawet może zobaczyć, jak się zrobiły postępy. Fantastycznie to wygląda. Tutaj jest właśnie nowy właśnie kombuczowy grzybek, który się już u mnie tu wytworzył. Widzę, że wychodzi następny, się hoduje. Fantastycznie to wygląda. Ja naprawdę bardzo lubię oglądać, jak to się tak... No, namnaża się ten grzybek i to uważam jest bardzo, bardzo ładne zjawisko i bardzo ciekawe. No, co do moich zakupów, które właśnie chciałam Wam pokazać, polecam Wam kupowanie mięsa w Kronanie, ponieważ Kronan ma bardzo ładne mięso, świeże to mięso jest i tutaj jest właśnie przednia część barania, z której przygotowuje się zupę, to jest na zupę, niekoniecznie musi być na zupę, ale ta część jest właśnie na zupę i 1615 koron zapłaciłam za 899 gramów, no za 900 gramów prawie kilogram, kilogram tutaj jest, tak? Nie. Nie, przepraszam, Boże, to jest cena, widzicie, mnie tak głowa boli, że ja po prostu nie widzę, nie patrzę. Kilo 796 tutaj jest tego i cena za kilogram jest 900 koron, także no, to by się teraz zgadzało. Z tego ja sobie przygotuję pyszną zupę. No właśnie, zupę mięsną, kiotsupę, czyli to, co jest najbardziej popularnym daniem tutaj na Islandii, jeżeli chodzi o zupy, bo w sumie tych zup to oni dużo nie mają, bo mają zupę chlebową, zupę, no właśnie, mięsną. Tak myślę jeszcze, jaką mają swoją zupę. Wiecie co? To nie jest naród, który jest zupowy. Także oni mają kiotsupę. I kiotsupa po prostu jest takim, no, głównym takim daniem, że jak się gdzieś idzie, o, jest zupka mięsna, o, to fajnie, bo ta zupka jest bardzo smaczna i wszyscy ją lubią. I właśnie z tego mięsa się przygotowuje. Jest to po prostu ugotowane mięso baranie z warzywami. Do tego dodajemy brukiew. Nie można o tym zapomnieć, ponieważ brukiew nadaje specyficzny, charakterystyczny właśnie smak dla tej zupy i dodajemy do niej ryż i właśnie ziemniaki i Wam powiem, naprawdę idzie się najeść tą zupą, przede wszystkim jest to w płynie, czyli zdrowe coś dla naszego właśnie ciała, żeby się nawodnić, bo samo takie stałe jedzenie, czyli takie drugie danie cały czas jak się je, to też nie jest dla nas dobrze. Co jeszcze bym chciała Wam powiedzieć, że po prostu zatoki mam tak zawalone, że po prostu tak stoję w tej chwili do Was, mówię, przemawiam. Ten film na pewno nie będzie długi. Ja mam bardzo dużo rzeczy jeszcze dzisiaj do zrobienia. Są to przede wszystkim, będziemy opróżnić jeszcze lodówkę. Została lodówka do opróżnienia i zamrażarka. Na szczęście jest mróz, także skorzystam tutaj z balkonu
I wam powiem, że przyjedzie lodówka, przyjedzie szafa. I z tych większych rzeczy to już chyba wszystko pojechało. W ogóle myśmy tutaj z moim bratem trochę poprzewozili, przyjechał, pomógł. Ja woziłam wszystkie takie, wiecie, rzeczy z szaf, typu właśnie garderoba i tak dalej, wszystkie inne pierdzioły, zapasy kuchenne i garnki. Także zajęło mi to 2 dni, jestem w tej chwili padnięta, zmęczona i właśnie się zastanawiam, ta fibromialgia. Fibromialgia to jest takie bardzo coś dziwne. Mam ochotę, działam, a za chwilę się okazuje, że mam taki dziwny ból, jakbym miała mieć grypę, jakby mnie kości łamały do tego wszystkiego, jakieś nerwobóle mnie łapią. I to jest chyba najgorsze coś, co przeszkadza mi w kontynuowaniu tego wszystkiego. Właśnie to uczucie zmęczenia, takie aż paraliżuje, nic się nie chce. I ja już po prostu, jak mam dzisiaj jechać do tamtej lodówki, to wam powiem, że nie mam siły, po prostu ja nie mam siły. Ja już po prostu wypadłam, odpadłam, ale wiadomo, lodówka jest potrzebna i trzeba ją przywieźć. Więc resztkami sił po prostu zaplanowałam, że za jakieś 2-3 godziny pojedziemy, po to po prostu przygotuję tam lodówkę, bo około 19 ma ktoś przyjechać i pomóc. Przenieść to ja tego dźwigać na pewno nie będę. Co jeszcze? Też będę w międzyczasie jeszcze ogarniać moje mieszkanie. Powiem wam, jestem zadowolona, bo przygotowałam już tutaj. Dobra, teraz wam nie pokażę co i jak, ale przygotowałam kilka kurtek, przygotowałam też kilka rzeczy, które po prostu wyrzucam w tej chwili, bo tych rzeczy nie nosiłam od jakiegoś dłuższego czasu. Są mi zbędne i po prostu tylko były w szafie, dlatego że jak miałam psa, katlę, moją labradorkę ulubioną, koleżaneczkę, to z nią chodziłam, że gdyby coś, to zawsze były takie ubrania, wiecie, robocze. Dla tych, co nie wiedzą i się ciągle pytacie, gdzie jest katla, co się stało z psem, słuchajcie, to już jest prawie 2 lata, jak nie mam psa, pies po prostu mieszka w tej chwili z moją byłą teściówką, ponieważ ona wzięła oficjalnie psa, pies jest u niej. I raz na jakiś czas widzimy się z Katlą. Katla mnie pamięta, Katla ma się bardzo dobrze. Na pewno ma lepiej u niej jak u mnie, ponieważ ona lubi chodzić, ona dużo chodzi. Ja miałam problem z wychodzeniem z psem, ponieważ właśnie ta fibromialgia, to wam powiem, labrador jest za dużym psem, jeżeli mamy takie schorzenie. A z kolei w blokach, w których ja mieszkam, nie wolno mieć absolutnie żadnych zwierząt. Ani psów, ani kotów, ani kanarków, ani papużek, nic nie wolno mieć. Ze względu na po prostu ptaki wydają dźwięki, a zwierzęta alergie. Niestety u mnie w bloku jest bardzo dużo kotów i ja prawdopodobnie mam uczulenie, które raz na jakiś czas mam w moich oczach od kotów. I no nic z tym nie będę robić, bo ja bardzo lubię zwierzęta i po prostu wam powiem tak szczerze, że nie powinno być. Jeżeli ludzie by sprzątali, to uważam, nie powinno się dyskryminować ludzi ze zwierzętami w blokach, ponieważ na ogół ludzie, którzy mają zwierzęta, sprzątają po nich i dbają o nie. I po prostu to jest jakiś głupi po prostu wymysł islandzki, że nie wolno mieć zwierząt w blokach. Zwłaszcza w takich blokach, gdzie firma wynajmuje i po prostu ona ustala zasady, bo jak kupujemy mieszkania, no to wtedy 2/3 bloku może powiedzieć nie i nie ma na przykład, no, nie zgadzają się, albo tak i wtedy przechodzi, że mamy psa. Na kota też ponoć trzeba tak się pytać. Ci, co przyjeżdżają na Islandię, to muszą tylko wiedzieć, że kwarantanna dla zwierząt jest chyba miesiąc, kosztuje odpowiednio, zależy od wielkości psa. Są rasy psów niewpuszczone, nie będą na liście, są, które Islandia nie wpuści. Są to wszystkiego rodzaju po prostu buteliery czy różnego rodzaju takie bardzo, bardzo agresywne psy. Aczkolwiek na jednej z grup na Facebooku ostatnio widziałam, że ktoś, jakiś Islandczyk, ponoć przewiózł szczeniaczka właśnie jakiegoś takiego buteliera. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest po prostu jakiś błąd, albo ktoś napisał, ale wiem, że są przepisy na to, że właśnie tych ras nie wpuszczają tutaj, ponieważ nie chcą takich agresywnych ras mieć na Islandii. A moje zdanie jest takie, że to nie rasa jest agresywna, tylko to człowiek robi tą rasę agresywną i no szczerze, ja się boję takich psów, ale ja myślę, jeżeli by były w dobrych rękach, w odpowiednich rękach, to chyba by nie były aż takie niebezpieczne. Rottweilerki są,
Dobermany są, no wszystkie inne rasy takie różne, dziwne są. Najfajniejsze to są chyba te takie puchate, pudlowate, białe, kulate takie, kulki fajne są, nie? Psy. Ja myślałam, żeby mieć kota, ale wam powiem, nie, jakbym chciała gdzieś pojechać, to po prostu zostanę z tym kotem i nie będę miała co z nim zrobić. Co jeszcze? Boże, ten mój głos. Ja myślę, że to będzie na tyle. Ja idę do moich zadań, do moich prac polowych. Dzisiaj kupiłam 3 worki dla ptaszków. Wczoraj zjadły pół worka, rozumiecie? Kilogram karmy zjadły, bo 18 już ich teraz przylatuje. Było ich 12, teraz jest 18. Także jeśli ktoś by chciał pomóc mi kupować karmę dla moich gołąbków, to jest oczywiście zbiórka. Wiem, że kochacie moje zbiórki. I link jest w opisie pod filmem. Tak, i co jeszcze wam powiem? Powiem to samo. Przyjeżdżacie na Islandię, zastanówcie się parokrotnie, sprawdźcie wszystkie wiadomości. Czekam na wasze pytania, komentarze. Pracy nie załatwiam, nie piszcie do mnie na prywatnym Facebooku, ponieważ mam od tego fanpage Wenus Północy. Możecie oglądać różne ciekawe zdjęcia na Instagramie. Są po prostu różne inne metody komunikacji. Moim zdaniem takie nachodzenie mnie prywatnie to już zabiera mi moją prywatność. A jednak swoją prywatność mam, cenię ją. Nie wszystko wam pokazuję, nie o wszystkim mówię. I tak sobie dobrze pomyślcie, ci, którzy po prostu mnie cały czas oglądacie, że wszystkiego nie widzicie. Są rzeczy moje prywatne, o których do końca nie wiecie. I tak myślę, że nie można do końca wszystkiego pokazywać, bo nie byłoby to po prostu fajne. Nie byłoby to fajne, zawsze musi zostać pewna doza nieświadomości. I jeżeli ja już po prostu coś pokazuję, to wtedy jest to ciekawe. A jakbym tak po prostu wszystko pokazała, no to już by na plaży dla nudystów goła osoba nie robi wrażenia, prawda? No, więc subskrybujcie kanał, oczywiście klikajcie dzwoneczek, zawsze się powtarzam, to samo, jestem tym samym Wenusikiem cały czas, który mówi to, co myśli i po prostu nie owija w bawełnę i nie pieprzy głupot. To byłoby na tyle i koniec, trzymajcie się, cześć!